Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem na pytanie, czy aż tak trzeba się bać 30-dniowego terminu wyznaczonego na skierowaniu otrzymanym z policji na badania za jazdę po alkoholu. No, tradycyjnie zagmatwana historia jednego internauty, wybitnie zagmatwana. Witam serdecznie, mam problem. A mianowicie w jeden weekend miałem imprezę dwudniową i w poniedziałek rano wsiadłem wcześnie rano w pojazd. Niestety bliskość mojego mieszkania od imprezy była znikoma, ale jednak miałem to szczęście, że przypadkowo zatrzymała mnie policja bez zupełnego powodu. Wyrywkowo sprawdzali poziom alkoholu we krwi, no i powstał problem. Miałem 0,6 promila, po sprawie dostałem grzywnę i w niedalekiej przyszłości badania psychologiczne i lekarskie. Niestety jestem młodą osobą, nie przeczytałem do końca skierowania i nie sprawdziłem, ile mam czasu do zapisania się na te badania. Był on 30-dniowy, chociaż na policji powiedziano mi, być może omyłkowo bądź nieomyłkowo, że badania te muszę zrobić w ciągu roku i tyle po prostu. No i stąd moja niedokładność przeczytaniu dokładnie tego skierowania, po prostu zasugerowałem się tym, co mi powiedział policjant. Zabrano mi prawo jazdy terminowo na okres roczny, na szczęście bez ponownego robienia kursu na prawko, lecz po pół roku zabrałem się za cały ten masakryczny temat i dopatrzyłem się tego nieszczęsnego terminu i nie wiem, co teraz mam począć, bo po prostu nie wiem, czy te badania są jeszcze aktualne, oczywiście badania do zrobienia. Dzwoniąc do WOMP-u dostałem termin we wrześniu, a w sierpniu kończy mi się rok bez samochodu. Termin dostałem dopiero na 5 września. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Bo nie wiem, co mam robić i czy można przyspieszyć ten termin, bądź przejść te badania no, gdziekolwiek indziej. No, chodzi bardzo mi o to, żeby były na czas, także proszę o odpowiedź. Muszę dodać, że jestem osobą niepijącą, gram amatorsko w drużynie piłkarskiej, pracuję, utrzymuję rodzinę, do tej pory uważałem się za osobę odpowiedzialną i tak naprawdę to bardzo rzadko spożywam ten alkohol. No, wiadomo, trafiają się czasem jakieś okazje. Także serdecznie pozdrawiam. Odpowiadając na to pytanie, sytuacja jest troszeczkę patowa. No, raczej wątpliwe, aby WOMP przyspieszył te badania, ponieważ z reguły terminy mają wypełnione na parę miesięcy do przodu, szczególnie po jakichś akcjach typu Znicz tam, czy kiedy indziej wyganiają tych policjantów, łapta tych pijaków, prawda? Natomiast co bym zrobił? Po prostu zrobiłbym te badania w terminie, który mi wyznaczyli, tego 5 bodajże września. Natomiast na wszelki wypadek powiadomiłbym pisemnie, no lub przynajmniej ustnie, Wydział Komunikacji, że orzeczenie doniosę później, no i podać przyczynę, dlaczego doniosę później. Głównie chodzi o to, aby nie wszczęli procedury odebrania prawka. Aby było jasne, ta historia nie jest zachętą dla Ciebie, aby zwlekać z odbyciem badań w nieskończoność. No, szczególnie powołując się tutaj za mną na niewydolność tej instytucji, czyli Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy. No, prywatnie to robię, radzę zrobić jak najszybciej, chociaż wiem, naprawdę wiem, że w naturze ludzkiej normalnym jest odkładanie tam wszystkiego do jutra, odkładanie spraw na ostatnią chwilę. Do czego to doprowadza? No, do sytuacji tak jak w tym filmie, po prostu stres, no masakra, masakryczna sytuacja, jak to odpisał internauta. Dlatego wnioski z tego wideo wyciągnij samemu. Ja tutaj już nie będę żadnych swoich morałów tam ci bajdurzył, prawda? Natomiast jeżeli Cię interesują podobne tematy, podobne historie innych internautów, zapraszam tutaj na mojego bloga Badania Lekarskie Kierowców.pl. Oczywiście możesz skomentować tutaj na samym dole pod tym filmem ten filmik. No jak masz oczywiście coś ciekawego w tej materii do powiedzenia. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki.